Co łączy Hitlera, Stalina oraz Putina? Zapewne wiele mrocznych i oczywistych rzeczy, ale jedną z nieoczywistych, a bardzo ciekawych, jest budowa mostu na Krym. Cieśnina Kerczeńska jest jednym z kluczowych punktów w regionie Morza Czarnego. Jest jednocześnie łącznikiem oraz przeszkodą. Była istotna dla III Rzeszy i Związku Radzieckiego, a teraz jest ważna dla Rosji. Jak doszło do zbudowania mostu na Krym? Dlaczego poprzedni most został zniszczony? Dlaczego Rosjanie twierdzili, że wyspa nie jest wyspą? Dlaczego Stalin nie poleciał do Jałty? Jakie plany miał Hitler? I jaką rolę odegrał most krymski w kontekście agresji Rosji na Ukrainę? Ten odcinek jest częścią serii o Ukrainie i krajach sąsiednich, choć dziś opowiem też dużo o II wojnie światowej w kontekście Krymu i mostu. W poprzednich odcinkach opowiadałem o geografii Ukrainy, a także o Morzu Azowskim. Natomiast w najbliższym czasie będzie też odcinek o Białorusi. Na pewno wrócimy też do innych tematów, m.in. do Oceanii, dalekich krajów, odkrywców i podróżników. Ten kanał powstaje dzięki wsparciu patronów, więc jeśli ktoś z Was chciałby dołączyć do tego grona, to serdecznie zapraszam i będzie mi bardzo miło. Zacznijmy jak zwykle od geografii. Cieśnina Kerczeńska oddziela od siebie dwa morza, Morze Azowskie i Morze Czarne. Oddziela też Krym od Kubania i reszty Rosji, a także dwa mniejsze półwyspy, Kerczeński oraz Tamański. Jak dobrze zapewne wiecie, do roku 2014 Krym był zarówno formalnie, jak i praktycznie częścią Ukrainy i składał się z dwóch podmiotów – Autonomicznej Republiki Krymu, zamieszkanej przez prawie 2 miliony ludzi, a także z 400-tysięcznego Sewastopola, który miał status miasta wydzielonego. W Sewastopolu znajdowała się m.in. baza rosyjskiej floty czarnomorskiej, a jej obiekty były dzierżawione przez Rosję. Od czasu aneksji kontrolę nad całym Krymem sprawuje de facto Federacja Rosyjska, choć nie uznaje tego ani Ukraina, ani większość państw świata. Cieśnina Kerczeńska ma mniej więcej 40 km długości. Na północy zwęsza się na szerokość 4 km, a na południu rozszerza do 15. Największym miastem w tej okolicy jest Kercz, leżący na Krymie i liczący około 150 tysięcy mieszkańców. Kiedy spojrzymy na mapę sprzed mniej więcej 100 lat, taką bez żadnych mostów ani sztucznych konstrukcji, zobaczymy, że we wnętrzu cieśniny były dwie kosy, czyli długie, piaszczyste półwyspy, Czuszka na północy i Tuzła na południu. Pomiędzy nimi widnieje natomiast Zatoka Tamańska. Kosa Czuszka ma 17 km długości i jest bardzo wąska. Zachodnia jej część jest piaszczysta, natomiast wschodnia to poszarpane, częściowo podmokłe odgałęzienia oraz wysepki porośnięte roślinnością. I znajduje się tam także wulkan błotny. Kosa Tuzła z kolei, w czasach gdy powstawała ta mapa, miała 11 km długości, a od Półwyspu Krymskiego oddzielała ją 4-kilometrowa cieśnina. Cieśnina Kerczeńska jest na południu stosunkowo głęboka i sięga kilkunastu metrów, ale na północy jest płytka na zaledwie kilka metrów, co jest poważną naturalną przeszkodą dla większych statków. Dlatego, by umożliwić takim jednostkom wpływanie na Morze Azowskie, już 150 lat temu, w latach 70. XIX wieku, w zachodniej części cieśniny stworzono pogłębiony tor wodny o łącznej długości 26 km. Plany budowy mostu przez cieśninę Kerczeńską sięgają co najmniej drugiej połowy XIX wieku. Ale najpierw, mniej więcej w tych samych czasach, gdy pogłębiono tor wodny, oba brzegi cieśniny połączyło coś innego, a mianowicie kabel telegraficzny. Była to część niezwykłego połączenia telegraficznego prowadzącego z Londynu do Kalkuty. Ta linia miała aż 11 tysięcy kilometrów długości i przechodziła przez Wielką Brytanię, Niemcy, Rosję, Persję i Indie Brytyjskie. Według mapy, do której dotarłem, kabel biegł m.in. przez Toruń oraz Warszawę, a następnie przez Odessę, Przesmyk Perekopski, Krym, Cieśninę Kerczeńską i Półwysep Tamański. Dzięki temu kablowi Imperium Brytyjskie uzyskało połączenie ze swoją być może najważniejszą kolonią, co wywołało wielki entuzjazm w Londynie.
Dlatego rozważany był także kolejny krok, to znaczy budowa kolei z Europy do Indii, mniej więcej tą samą trasą przez Krym, Cieśninę Kerczeńską i Kaukaz. Chociaż nic z tego wtedy nie wyszło. Pomysł budowy mostu na Krym powrócił za czasów cara Mikołaja II. W roku 1903 powstały pierwsze konkretne plany, a most miał być elementem linii kolejowej łączącej Kubań z Krymem. Rozważano dwie trasy, północną przez Kosę Czuszka i południową przez Kosę Tuzła. Ta druga opcja była nieco krótsza i w końcu została wybrana jako odpowiedniejsza, ale budowa mostu została w końcu odłożona na półkę ze względu na wojnę rosyjsko-japońską. Po I wojnie światowej budowa mostu nie była priorytetem dla nowych bolszewickich władz. Za to wydarzyło się coś innego. W roku 1925 zimowy sztorm w Cieśninie Kerczeńskiej był na tyle silny, że doprowadził do przerwania i rozmycia kosy południowej. Także na końcu powstała odcięta od lądu wyspa, długa mniej więcej na 6 km. Ten fakt będzie miał zresztą duże znaczenie w dalszej części tej historii. W latach 30. już za czasów Stalina pomysł budowy mostu powrócił znowu. Planowano wtedy budowę linii kolejowej z Chersonia na Ukrainie do Poti w Gruzji, czyli mniej więcej wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego przez Cieśninę Kerczeńską. Źródła podają, że elementy do tego mostu zamówiono w fabrykach w Niemczech, ale te nie zdążyły dostarczyć zamówienia przed wybuchem II wojny światowej. 22 czerwca 1941 roku wojska niemieckie i sojusznicze, w tym wojska rumuńskie, zaatakowały Związek Radziecki. Początkowo Półwysep Krymski nie był najbardziej istotnym celem w niemieckim planie wojennym. Z perspektywy natarcia na Moskwę czy Kijów, Krym położony był na uboczu i miał być zdobyty później, już po zniszczeniu głównych sowieckich sił. Ale wydarzenia z pierwszych tygodni inwazji skłoniły Hitlera do zmiany planów. Przede wszystkim wpływ na to miały ataki sowieckich samolotów, które startowały z Krymu i bombardowały rumuńskie rafinerie ropy naftowej. Tymczasem Rumunia była kluczowym producentem ropy naftowej dla Niemiec, a ropa była niezbędna do dalszego prowadzenia wojny. Hitler zaczął więc postrzegać Krym jako niezatapialny lotniskowiec, który za wszelką cenę nie może pozostać w rękach sowieckich. Zajęcie całego półwyspu okazało się trudne. Wojska niemieckie oraz rumuńskie uderzyły na Krym jesienią 1941 roku, ale pełne opanowanie półwyspu, który pod względem powierzchni jest mniejszy na przykład od współczesnego województwa mazowieckiego, zajęło im aż 8 miesięcy. Początkowo szło gładko. Symferopol, stolica Krymu, padł w 2 tygodnie, a większość półwyspu została opanowana w miesiąc. Ale Sowieci stawili zaciekły opór na południu, w Sewastopolu, w bardzo istotnym mieście portowym, wysuniętym w kierunku środka Morza Czarnego. Zdobycie Sewastopola utrudniała też geografia, m.in. wysokie klify od południowej strony. Niemcy podjęli kilka nieudanych prób zdobycia tego miasta, a potem w oczekiwaniu na poprawę pogody przed kolejnym atakiem przystąpili do jego oblężenia. Ale wtedy do kontrataku przystąpili Sowieci. Pod koniec grudnia przeprowadzili desant na wschodzie Krymu celem odblokowania Sewastopola, a później odzyskania kontroli nad całym półwyspem. Po lądowaniu w rejonie Kerczu i Teodozji, żołnierze Armii Czerwonej w ciągu kilku dni opanowali cały Półwysep Kerczeński, a później próbowali się przedrzeć na zachód. Ale to zadanie było już o wiele trudniejsze. Sowieci ponieśli ogromne straty i ostatecznie nie udało im się przebić. Przez 5 miesięcy utrzymali za to przyczółek na Krymie. W maju 1942 roku Niemcy przeprowadzili jednak wielką kontrofensywę i w końcu zdobyli cały Półwysep Kerczeński, a niedługo potem przełamali także obronę Sewastopola i w końcu zdobyli miasto po 250 dniach oblężenia. Opanowanie Krymu było preludium do znacznie większego ofensywnego planu, znanego jako Fall Blau. Po początkowych sukcesach w wojnie ze Związkiem Radzieckim, pod koniec roku 1941 Niemcy zostali zatrzymani pod Moskwą. Kontrolowali już wtedy wprawdzie rozległe terytorium i wiele ważnych miast, ale wbrew nadziejom i przewidywaniom Hitlera, nie zdołali pokonać Sowietów w kilka miesięcy przed nadejściem zimy.
Dlatego przed latem 1942 roku niemieckie dowództwo opracowało nowe plany wojenne. Fallblau zakładał dwa główne kierunki uderzenia. I z jednej strony przez linię Donu w kierunku Wołgi i Stalingradu, a z drugiej strony na południe, na Kubań i Kaukaz. Kubań sam w sobie był ważny jako teren rolniczy i miejsce produkcji żywności, ale jeszcze ważniejsze były pola naftowe w regionie Kaukazu. Jak już wspomniałem, wielkim wyzwaniem dla III Rzeszy była kwestia paliwa. Niemiecka machina wojenna pochłaniała codziennie jego ogromne ilości, ale możliwość jego produkcji była ograniczona, a sytuacja się pogarszała wraz z przeciągającą się wojną. Niemcy pozyskiwali ropę przede wszystkim z pól naftowych w Rumunii. Produkowali także paliwa syntetyczne oparte na węglu, ale to wszystko nie wystarczało. Jeśli Hitler chciał wygrać ze Związkiem Radzieckim, potrzebował nowych zasobów ropy, a te znajdowały się w regionie Kaukazu. Bardzo istotnym celem niemieckiej ofensywy były więc pola naftowe w pobliżu Baku w Azerbejdżanie, choć ich zdobycie od początku wydawało się sporym wyzwaniem, jako że były położone bardzo daleko nad Morzem Kaspijskim, ponad 1200 km od Krymu. Bliżej były jednak pola naftowe wokół Groznego w Czeczenii, a jeszcze bliżej pola naftowe w pobliżu Majkopu, odległego od Krymu już o niespełna 300 km. Co ważne, gdyby Niemcy zdobyli te wszystkie miejsca, nie tylko pozyskaliby złoża ropy i innych surowców, których potrzebowała niemiecka gospodarka, ale też odcięliby od nich Sowietów. Atak na Kubań oraz na Kaukaz nastąpił od północy, m.in. z okolic Rostowa nad Donem. Dodatkowo wojska niemieckie oraz rumuńskie zaatakowały z Krymu, przekraczając Cieśninę Kerczeńską i opanowując Półwysep Tamański. W sierpniu 1942 roku Niemcy dotarli do pól naftowych w pobliżu Majkopu, ale te ku wściekłości Hitlera zostały wcześniej celowo uszkodzone przez wycofującą się Armię Czerwoną, a żeby wznowić tam wydobycie, potrzebne było wiele miesięcy pracy. Niemieckie wojska ruszyły też dalej w stronę Groznego, ale i ta ofensywa napotkała na spore trudności i opóźnienia. Tymczasem nad Wołgą trwała zacięta i bardzo krwawa bitwa o Stalingrad, która okazała się jednym z punktów zwrotnych II wojny światowej i w końcu na początku lutego 1943 roku zakończyła się wielką klęską państw Osi. W konsekwencji załamał się cały plan związany z rejonem Wołgi oraz Kaukazem, a w kolejnych miesiącach Sowieci wyparli Niemców ze wszystkich wcześniej zdobytych terenów leżących pomiędzy Morzem Czarnym a Morzem Kaspijskim. O ile wiem, do tego ostatniego zresztą nigdy podczas tej wojny nie dotarli. Jedynym wyjątkiem, obszarem na wschód od Krymu, który mimo to pozostawał pod kontrolą niemiecką, był tak zwany przyczółek kubański, który obejmował Półwysep Tamański i kawałek terenu położonego dalej na wschód, aż do Noworosyjska. Hitler planował wykorzystanie tego przyczółka za kilka miesięcy, do kolejnej ofensywy na Kaukaz, co jednak nigdy nie nastąpiło. Ale przyczółek istniał przez prawie 9 miesięcy. I to właśnie ten okres jest dla nas najbardziej interesujący w kontekście mostu na Krym. Przyczółek kubański mógł bowiem być utrzymany przede wszystkim dzięki dostawom zaopatrzenia z Krymu. A jak wiadomo, po drodze była kilkukilometrowej szerokości cieśnina. W marcu 1943 roku Hitler nakazał budowę mostu drogowo-kolejowego przez Cieśninę Kerczeńską i według niektórych źródeł wyznaczył na to 6-miesięczny termin, tak by jesienią most mógł być już wykorzystany do wsparcia kolejnej ofensywy na Kaukaz. Według projektu miał mieć prawie 5 km długości. W kolejnych tygodniach Niemcy zgromadzili na Półwyspie Kerczeńskim duże ilości materiałów budowlanych, a w kwietniu rozpoczęto pierwszy etap budowy. Nie umknęło to oczywiście uwadze Sowietów, ale prawdopodobnie sam Stalin zakazał bombardowania powstającego mostu, uznając, że ten mu się przyda już za kilka miesięcy, a jeśli wybudują go Niemcy, to tym lepiej dla niego. W jednym ze źródeł spotkałem się z informacją, że przy konstrukcji planowano wykorzystać elementy zamówione przez Sowietów w niemieckich fabrykach jeszcze przed wojną.
W każdym razie, ponieważ budowa mostu miała trwać miesiącami, a zaopatrzenie na przyczółek kubański trzeba było dostarczać już, Niemcy zdecydowali się też na tymczasowe i znacznie szybsze rozwiązanie, to znaczy na kolejkę linową. W poprzek cieśniny co 200-250 metrów ustawiono więc konstrukcje podtrzymujące liny, a z Niemiec sprowadzono odpowiednie maszyny i wagoniki towarowe. Budowa kolejki linowej zakończyła się w czerwcu 1943 roku, a przez cieśninę można było nią przewieźć codziennie do 1000 ton zaopatrzenia. Tymczasem sytuacja na froncie wschodnim stawała się coraz bardziej niekorzystna dla Niemiec. We wrześniu Armia Czerwona rozpoczęła operację wyparcia Wehrmachtu z przyczółka kubańskiego. Przeprowadzono m.in. desant w Noworosyjsku, a Niemcy zaczęli się wycofywać na Krym. W końcu Armia Czerwona zajęła cały Półwysep Tamański, a ostatnie punkty niemieckiego oporu w Cieśninie Kerczeńskiej stanowiła wyspa Tuzła i Kosa Czuszka, do której prowadziła kolejka linowa. W trakcie odwrotu Niemcy zdemontowali część tej kolejki, a resztę wysadzili w powietrze. Zniszczyli też te elementy mostu, które do tej pory powstały. Niedługo później Sowieci poszli za ciosem i już w październiku przeprowadzili desant na Półwysep Kerczeński we wschodniej części Krymu, celem uchwycenia przyczółków, które miały potem posłużyć jako punkt wyjścia do odbicia całego Półwyspu Krymskiego. Oddziały Armii Czerwonej przeprowadziły desant w dwóch miejscach i choć z jednego z nich zostały wyparte, to na północny wschód od Kerczu udało im się ustanowić spory przyczółek. Od tego momentu na Krym zaczęły napływać dziesiątki tysięcy sowieckich żołnierzy, a także zaopatrzenie, sprzęt, amunicja i broń. Sowiecki przyczółek był zlokalizowany naprzeciwko Kosy Czuszka, czyli znów właśnie tam, gdzie wcześniej istniała niemiecka kolejka linowa. I niemal natychmiast po jego uchwyceniu Sowieci przystąpili do odbudowy kolejki, która tym razem miała dostarczać zaopatrzenie w odwrotną stronę, nie z zachodu na wschód, a ze wschodu na zachód. Budowa nie była łatwa, przede wszystkim ze względu na sztormy i ciągłe zagrożenie niemieckim atakiem. Ale w lutym 1944 roku kolejka była gotowa. Miała 5 km długości i 150 wagoników, czy może raczej koszy towarowych. To była właściwie całkiem inna kolejka niż ta niemiecka, a wiele jej elementów stanowił sprzęt zdemontowany z jednej z kolejek przemysłowych w Gruzji. Jej przepustowość była mniej więcej trzykrotnie niższa od kolejki niemieckiej, ale i tak odegrała istotną rolę w dostarczaniu zaopatrzenia na przyczółek. Tymczasem na Ukrainie wojska sowieckie parły na zachód. W listopadzie dotarły do północnej granicy Krymu, odcinając oddziały niemieckie oraz rumuńskie z półwyspu od reszty ich wojsk. Jeśli widzieliście poprzedni odcinek o Morzu Azowskim, to wiecie, że północna granica Krymu biegnie przez przesmyk Perekopski oraz wzdłuż płytkich lagun zwanych Sywaszem, których głębokość w wielu miejscach nie przekracza 1 metra. I chociaż ogólnie ten system lagun stanowi sporą naturalną przeszkodę, to w listopadzie 1943 roku sowieccy żołnierze ją pokonali, przeszli przez lodowaty Sywasz i zdobyli przyczółki na jego południowym brzegu. Niemcy starali się utrzymać półwysep tak długo jak tylko się dało, a jednym z powodów tego zacięcia była obawa, że kiedy Krym padnie, Sowieci wykorzystają ten wcinający się w Morze Czarne półwysep do ponownych ataków lotniczych na rumuńskie pola naftowe. Tymczasem w styczniu 1944 roku Sowiecki Komitet Obrony Państwa, którego przewodniczącym był Stalin, a członkami m.in. Mołotow, Beria, Malenkow i Woroszyłow, zadecydował o budowie mostu przez Cieśninę Kerczeńską, jednocześnie żądając, by powstał w pół roku, czyli do 15 lipca. Przy czym warto tutaj podkreślić, że większość Krymu była w tym czasie wciąż pod kontrolą niemiecką. Ale rozkaz to rozkaz i poważne przygotowania do budowy mostu rozpoczęły się jeszcze przed ostateczną sowiecką ofensywą na niemieckie pozycje na Krymie, a po stronie wschodniej, na Kosie Czuszka, rozpoczęto już nawet wstępne fizyczne prace.
Ofensywa sowiecka na resztę Półwyspu Krymskiego ruszyła w kwietniu. Armia Czerwona zaatakowała z dwóch stron. Z północy przez przesmyk Perekopski, a także ze wschodu z przyczółka na Półwyspie Kerczeńskim. Po tygodniu Sowieci dotarli w okolice Sewastopola, a po miesiącu miasto wraz z całym Półwyspem było już pod ich całkowitą kontrolą. Oddziały niemieckie oraz rumuńskie, które przetrwały, ewakuowały się do Rumunii drogą morską przez Morze Czarne, chociaż ich konwoje były atakowane przez sowieckie bombowce i znaczna liczba jednostek została zatopiona. Ale zanim to nastąpiło, a mianowicie już w kwietniu, gdy na Półwyspie wciąż trwały walki, na wschodzie Krymu już pełną parą ruszyła budowa mostu przez Cieśninę Kerczeńską. Do budowy wykorzystano m.in. materiały i sprzęt pozostawione przez Niemców i wybrano ten sam wariant trasy. Przeprawa miała mieć 4,5 km długości, a po stronie wschodniej most miała poprzedzać kilometrowej długości grobla. Jednocześnie po obu stronach cieśniny budowano w pośpiechu linię kolejową, która miała przebiegać przez most. Tymczasem jesienią 1944 roku nadeszły sygnały, że kolejka linowa z Cieśniny Kerczeńskiej jest potrzebna w Karpatach, dokąd dotarła już wtedy Armia Czerwona i gdzie był jakiś problem z dostarczaniem zaopatrzenia na jedną z przełęczy. Wobec tego kolejkę zdemontowano i dostarczono w Karpaty, choć kiedy dotarła na miejsce, nie była już tam potrzebna, bo do tego czasu front przesunął się już daleko na zachód. Lipcowy termin zakończenia budowy mostu przez Cieśninę Kerczeńską wypadał mniej więcej w 3 miesiące po rozpoczęciu budowy na pełną skalę i zdecydowanie nie był możliwy do dotrzymania. Można powiedzieć, że w dużej mierze ten most projektowano jednocześnie z budową, a rozwiązania techniczne i konstrukcyjne były zatwierdzane na bieżąco na miejscu przez głównego inżyniera odznaczonego tytułem bohatera pracy socjalistycznej. Niemniej robiono wszystko, żeby dotrzymać kolejnego terminu, tak by most był przejezdny przed obchodami rocznicy rewolucji październikowej, która wbrew nazwie według naszego kalendarza gregoriańskiego wypada w listopadzie. I to się Sowietom udało. Po 6 miesiącach zasadniczej budowy, 3 listopada 1944 roku przez most nad Cieśniną Kerczeńską przejechał pierwszy pociąg. Komisja odbierająca obiekt stwierdziła, że zespół pokonał wszelkie trudności, a tempo budowy wyniosło średnio około 30 metrów mostu dziennie. Niemniej, mimo zachwytów komisji, budowa była nadal daleka od ukończenia. Dało się już wprawdzie przejechać na drugą stronę cieśniny, ale wciąż brakowało wielu elementów mostu, a przede wszystkim elementów wzmacniających konstrukcję i chroniących ją przed sztormami oraz napierającym lodem. Tymczasem na początku lutego w Jałcie na Krymie odbyła się bardzo ważna i dobrze pamiętana w Polsce konferencja, w której wzięli udział przywódcy aliantów Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt i Józef Stalin. To, o czym panowie rozmawiali i co ustalili, jest tematem na niejedną książkę, ale mnie zaciekawił ostatnio logistyczny aspekt tej konferencji. Po pierwsze, dlaczego trzej przywódcy spotkali się akurat na Krymie, a po drugie, jak dotarli w to miejsce? Na pierwsze pytanie można dać kilka dobrych odpowiedzi. Z jednej strony, Sowietom chodziło o wytworzenie nowego układu sił, w którym to Związek Radziecki jest centrum i głównym rozgrywającym, a inni muszą się fatygować do niego, aby cokolwiek załatwić. Z drugiej strony była to demonstracja umiejętności zorganizowania tak ważnego spotkania na obszarze, na którym jeszcze niedawno toczyły się ciężkie walki. Poza tym, z trzeciej strony, organizacja spotkania w Związku Radzieckim dawała Sowietom ogromne możliwości zakładania podsłuchów i inwigilacji członków delegacji brytyjskiej oraz amerykańskiej. Ale być może najciekawszy jest powód czwarty. Stalin po prostu bał się panicznie zamachu na swoje życie i w związku z tym unikał podróżowania. Najbardziej bał się podobno latania samolotem. Raz wprawdzie zrobił wyjątek, gdy musiał dotrzeć przez Baku do Teheranu na konferencję z Churchillem oraz Rooseveltem, ale to tylko utwierdziło go w przekonaniu, że w samolocie może najłatwiej zginąć.
Gdy jego samolot przelatywał nad górami, doświadczył mocnych turbulencji. Stalin podobno był wtedy zupełnie przerażony, a jeszcze długo później skarżył się na ból ucha. Od tego czasu twierdził uparcie, że stan jego zdrowia nie pozwala mu na latanie samolotami i nalegał, by konferencja odbyła się w Związku Radzieckim najdalej na Krymie, dokąd mógł stosunkowo wygodnie dotrzeć pociągiem. W związku z tym to Roosevelt i Churchill musieli odbyć długie i żmudne podróże, aby okrężną drogą przez Maltę oraz nad Turcją dotrzeć na Krym. Jeszcze ciekawszy był powrót Stalina z tej konferencji. Dyktator wsiadł bowiem do swego pancernego pociągu i przejechał nim przez most nad Cieśniną Kerczeńską, co nie byłoby niczym niezwykłym, gdyby nie fakt, że kilka dni później, 18 lutego, most się zawalił. Ciekawe, jak potoczyłyby się losy wojny, losy świata, Związku Radzieckiego i losy Polski, gdyby ten most zawalił się pod Stalinem. Jeśli macie ochotę pospekulować, napiszcie komentarz, a ja chętnie poczytam o waszych pomysłach. W każdym razie przyczyną zawalenia się mostu były błędy konstrukcyjne, a także brak skutecznej ochrony filarów przed lodem. Odpowiednie zabezpieczenia miały zostać zamontowane dopiero w drugim etapie budowy, ale po listopadowym otwarciu mostu nadeszły potężne sztormy, które uniemożliwiły kontynuowanie prac. Później nadeszła z kolei niezwykle mroźna zima, a na Morzu Azowskim utworzyła się wyjątkowo gruba warstwa lodu. Ale w lutym nagle się ociepliło, a zwarty wcześniej lód zamienił się w nieco luźniejszą, choć i tak grubą krę i zgodnie z kierunkiem prądu morskiego zaczął dryfować w stronę Cieśniny Kerczeńskiej, prosto na nowo powstały i niezabezpieczony jeszcze most. Katastrofa była już teraz łatwa do przewidzenia. Próbowano co prawda rozkruszyć napierający lód poprzez ostrzał z przybrzeżnych dział oraz bombardowania lotnicze, ale to nie pomogło. Lód zniszczył kilkadziesiąt filarów mostu, a te w większości się zawaliły, ciągnąc za sobą przęsła prosto do morza. Most był więc czynny tylko przez 3,5 miesiąca, czyli o wiele krócej niż trwała jego i tak błyskawiczna budowa. Po katastrofie komisja rządowa oceniła skalę zniszczenia. Uznano, że mostu nie da się już naprawić i trzeba go po prostu rozebrać i wybudować nowy. W roku 1949 powstał poważny projekt nowego mostu. Miał to być most dwupoziomowy, z linią kolejową na dole i jezdnią dla samochodów na górze. Ponownie chciano go wybudować w najwęższym miejscu cieśniny, wykorzystując kosę czuszka, a po jednej ze stron most miał być zakończony wielkim pomnikiem Stalina. W kolejnym roku wszelkie prace nad tym projektem jednak wstrzymano, a niepotwierdzona plotka głosiła, że kiedy przedstawiano jego koncepcję Stalinowi, padło stwierdzenie, że będzie to carski most, nawiązujące do długiej rosyjskiej tradycji nazywania wielkich rzeczy carskimi. I wtedy, wedle plotki, Stalin miał cały projekt odrzucić, mówiąc, że cara obalono już dawno, a carskie mosty nie są nikomu potrzebne. Wobec tego, zamiast budować most, kilka lat później utworzono połączenie promowe, łączące port Krym na zachodzie z portem Kaukaz na wschodzie. Pierwotnie w użyciu były tam cztery promy kolejowe, a później także promy samochodowe. Kolejne projekty mostów przez Cieśninę Kerczeńską powstały w latach 60. i 70., ale nie zostały wcielone w życie. Temat powrócił w latach 90., już po rozpadzie Związku Radzieckiego. Teraz przez Cieśninę Kerczeńską przechodziła już jednak granica państwowa pomiędzy Ukrainą a Rosją, a oba rządy nie zdołały się porozumieć co do budowy mostu. Do poważnego sporu doszło w roku 2003, a głównym jego przedmiotem była przynależność państwowa wyspy Tuzła, położonej pośrodku cieśniny. Trzeba tutaj przypomnieć, że w roku 1954 Krym, który wcześniej stanowił część Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, został przyłączony do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Nie miało to wtedy większego znaczenia, bo obie te republiki były częścią jednego państwa, ale nabrało znaczenia później. Po rozpadzie ZSRR Półwysep Krymski został częścią niepodległej Ukrainy, natomiast Półwysep Tamański stał się częścią Federacji Rosyjskiej. Powstało jednak pytanie, do kogo należy wyspa Tuzła.
W tym sporze nie chodziło rzecz jasna o dostęp do ładnej plaży, a raczej o to, kto kontroluje żeglugę w cieśninie. Gdyby Tuzła należała do Rosji, to wody na wschód od wyspy, czyli jedyny tor wodny łączący Morze Azowskie z Morzem Czarnym, byłby przedzielony granicą. Gdyby jednak należała do Ukrainy, cały tor wodny w tym miejscu byłby pod jej kontrolą. Ukraińcy oczywiście twierdzili, że wyspa należy do nich, powołując się na to, że Tuzła została administracyjnie przyłączona do Krymu już na początku lat 40. Rosjanie z kolei twierdzili, że Tuzła wcale nie jest wyspą, tylko częścią podwodnej kosy, chwilowo przerwanej przez morze, która jest połączona z Półwyspem Tamańskim i jako taka należy w całości do Rosji. Rosjanie przeszli zresztą od słów do czynów i we wrześniu 2003 roku rozpoczęli budowę grobli, która miała połączyć Półwysep Tamański z wyspą, której za wyspę nie uznawali. Chcieli w ten sposób odbudować istniejącą wcześniej w tym miejscu kosę i de facto przyłączyć jej całość do Rosji, choć jako pretekst uzasadniający budowę podali chęć zapobiegania erozji linii brzegowej Półwyspu Tamańskiego. Robotnicy budowali te groble w zawrotnym tempie, pracując na trzy zmiany. Źródła podają, że grobla codziennie była wydłużana średnio aż o 150 metrów. Tymczasem kryzys dyplomatyczny pomiędzy Rosją a Ukrainą narastał i żadna ze stron nie chciała ustąpić. W końcu doszło jednak do spotkania prezydentów Putina i Kuczmy, po którym wstrzymano budowę grobli i podpisano porozumienie dotyczące żeglugi w cieśninie i na Morzu Azowskim, choć kwestia dokładnej granicy pozostała nierozstrzygnięta. Jeśli dobrze rozumiem, to ostatecznie grobla osiągnęła wtedy niespełna 4 km długości, a jej budowę przerwano w momencie, gdy do wyspy Tuzła pozostało 1200 metrów, natomiast do granicy państwowej uznawanej wówczas przez Ukrainę zaledwie 100 metrów. Przy okazji warto tu wspomnieć o pewnej geograficznej ciekawostce. Jak wiecie z odcinka o Morzu Azowskim, granica pomiędzy Europą a Azją nie jest zdefiniowana odgórnie i jednoznacznie i de facto istnieje wiele wersji jej przebiegu. Jeden z głównych wariantów granicy przechodzi natomiast właśnie przez Cieśninę Kerczeńską, pozostawiając Krym po stronie europejskiej, a Półwysep Tamański po stronie azjatyckiej. Ale po której stronie jest wyspa Tuzła? Ta kwestia powinna być raczej niezależna od przebiegu granicy państwowej czy też granicy administracyjnej, więc jedną z geograficznych interpretacji jest ta, że skoro dawniej istniała tu kosa połączona ze stroną azjatycką, to granica pomiędzy Europą a Azją musiała przebiegać wtedy środkiem cieśniny na zachód od kosy. W roku 1925 sztorm rozmył część kosy, tworząc z jej końca wyspę, ale sztorm nie mógł przecież przesunąć granicy Europy i nie mogły tego uczynić także późniejsze decyzje administracyjne. Czyli według tej ciekawej interpretacji, po rozpadzie Związku Radzieckiego przy założeniu, że wyspa znalazła się wtedy w granicach Ukrainy, wyspa Tuzła stała się jedyną częścią Ukrainy położoną w Azji. Ale wracając do mostu. W roku 2007 rosyjskie Soczi zostało wybrane na organizatora zimowych igrzysk olimpijskich, które miały się odbyć 7 lat później. A ponieważ Soczi jest położone nad Morzem Czarnym, stosunkowo niedaleko Cieśniny Kerczeńskiej, igrzyska stały się kolejnym pretekstem do podjęcia dyskusji o budowie mostu na Krym, na czym podobno szczególnie zależało Putinowi. Niemniej była to oczywiście sprawa dotycząca dwóch państw, Ukrainy i Rosji, i odbyło się wtedy wiele spotkań dwustronnych w tej sprawie. Wielu ekspertów kwestionowało wprawdzie zasadność budowy w obliczu stosunkowo niewielkiej liczby osób podróżujących pomiędzy Krymem a południową Rosją, ale w końcu za czasów Wiktora Janukowycza podpisano porozumienie w tej sprawie. Mimo to most nie powstał przed igrzyskami w Soczi, a tuż po igrzyskach w roku 2014 Rosja anektowała Krym, co oczywiście nie zostało uznane przez Ukrainę ani przez większość państw świata. Nie będę tu wchodził w szczegóły, w każdym razie dla naszej historii ważne jest to, że Federacja Rosyjska przejęła wtedy de facto całkowitą kontrolę nad Cieśniną Kerczeńską. Jednocześnie Półwysep Krymski stał się odseparowanym kawałkiem terytorium odgrodzonym od Ukrainy i oddzielonym od Rosji przez morze. Z Rosją łączył go tylko prom i połączenia lotnicze.
Niemniej niemal natychmiast po aneksji Putin ogłosił, że Rosja już wkrótce wybuduje przeprawę drogowo-kolejową przez Cieśninę Kerczeńską. Chodziło rzecz jasna nie tylko o ułatwienie transportu i swobodny przepływ towarów i ludzi, ale też symbolicznie o przywiązanie Krymu do Rosji. I właśnie w ten sposób Putin dołączył do Hitlera oraz Stalina, w tym kontekście jako do tych, którzy wydali polecenie budowy mostu na Krym. Rozważano wiele technicznych wariantów budowy tego mostu, a przez jakiś czas w grze był także pomysł wydrążenia tunelu. Eksperci przekonywali, że wszystkie te opcje wiążą się z wyzwaniami. Wysokim ryzykiem sejsmicznym, uskokiem tektonicznym na dnie cieśniny, trudnymi warunkami geologicznymi, dużą miąższością mułu oraz istnieniem na tym obszarze dużej liczby wulkanów błotnych. Ostatecznie wybrano wariant mostowy, chociaż i tu były co najmniej cztery warianty trasy. Trzy na północy przez Kosę Czuszka i jeden na południu przez wyspę Tuzła. W poprzednich latach rząd ukraiński skłaniał się wprawdzie ku opcji położonej najdalej na północ, ale Rosjanie wybrali jednak opcję południową przez wyspę Tuzła i groble, którą wybudowali już wcześniej. Ponadto zamiast jednego mostu wybudowano dwa połączenia równoległe, jedno drogowe i jedno kolejowe. I tak ostatecznie cała przeprawa ma mniej więcej 19 km długości. Patrząc od strony wschodniej, biegnie najpierw po grobli, potem krótko nad wodą, potem wzdłuż wyspy Tuzła, aż w końcu na odcinku nieco ponad 4 km nad główną częścią cieśniny i torem wodnym. Co ciekawe, most nie przecina cieśniny w najwęższym miejscu, bo po zachodniej stronie mieści się cypel z XIX-wieczną twierdzą i most omija ją od północy. Otwarcie mostu drogowego nastąpiło 15 maja 2018 roku. Głównym elementem oficjalnej inauguracji był przejazd przez most Władimira Putina, który osobiście siedział za kierownicą pomarańczowej ciężarówki Kamaz. Półtora roku później otwarto z kolei most kolejowy i znów podczas inauguracji przez most przejechał Putin. I choć tym razem nie prowadził pociągu osobiście, to jechał w kabinie maszynisty. Ten przejazd Putina pociągiem przez most może nasuwać zresztą skojarzenie z przejazdem Stalina, choć wtedy po kilku dniach most się zawalił, a teraz póki co jeszcze stoi. Budowa mostu krymskiego za czasów Putina odegrała także istotną rolę w kontekście rosyjskich nacisków na Ukrainę. Od uzyskania przez Ukrainę niepodległości w roku 1991 Cieśnina Kerczeńska była dla niej bardzo istotna, bowiem to przez nią przebiega jedyny szlak morski łączący jej porty nad Morzem Azowskim, Mariupol i Berdiańsk z Oceanem Światowym. Był to więc szlak eksportowy, m.in. z przemysłowego Donbasu, a także z kombinatów metalurgicznych w Mariupolu. Tymczasem wielu analityków podkreśla, że zbudowany przez Rosjan most krymski został celowo zaprojektowany w ten sposób, by jak najbardziej utrudnić dostęp do ukraińskich portów i w konsekwencji spowolnić rozwój ukraińskiej gospodarki. Przede wszystkim dlatego, że most jest dość niski i mogą pod nim przepływać statki o wysokości najwyżej 33 metrów, co eliminuje z gry większe statki używane wcześniej na potrzeby ukraińskiego eksportu. Ponadto, jeśli dobrze rozumiem, małe statki nie mogą przechodzić pomiędzy jego bocznymi filarami, tylko muszą korzystać z głównego przejścia, co bardzo ułatwia Rosjanom kontrolę żeglugi oraz ewentualną blokadę cieśniny. Oczywiście, budując tak niski most, Rosjanie ograniczyli żeglugę na Morzu Azowskim nie tylko dla Ukraińców, ale także dla siebie, ale widocznie była to cena, którą rząd Rosji był gotów zapłacić. Tym bardziej, że Federacja Rosyjska ma w pobliżu cieśniny dwa ważne porty, które w żaden sposób nie ucierpiały. Wielki port w Noworosyjsku, a także port Taman, położony tuż obok mostu, ale po stronie Morza Czarnego. W ostatnich latach Rosjanie na różne sposoby utrudniali stronie ukraińskiej korzystanie z cieśniny i Morza Azowskiego. Ponadto w roku 2018 doszło do tak zwanego incydentu w cieśninie kerczeńskiej, kiedy to trzy okręty ukraińskiej marynarki wojennej zostały zablokowane w cieśninie, a następnie przejęte przez Rosjan. W chwili, gdy to nagrywam, trwa rosyjska agresja na Ukrainę, a wspomniany przed chwilą Mariupol jest ciągle atakowany.
Tymczasem most krymski, połączenie związane z wojennymi planami Hitlera oraz Stalina, był i zapewne jest nadal wykorzystywany do wsparcia wojennych planów Putina, w tym jako część linii zaopatrzenia tej części rosyjskiego wojska, które uderzyło na Ukrainę z Krymu. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Ukrainie i o Morzu Azowskim, bardzo polecam pozostałe odcinki tej serii. Będę wdzięczny za komentarze, łapki w górę oraz subskrypcje, bo to pomoże w zasięgach tego filmu i tego kanału. Dziękuję także wszystkim patronom, bo to dzięki wam ten kanał może istnieć. Chętnych do dołączenia do tego grona serdecznie zapraszam na patronite.pl/światwciąga. I z serca bardzo dziękuję. Zachęcam także do oglądania filmów o innych zakątkach świata, które już są na kanale. Także do zobaczenia, być może za chwilę, w kolejnym odcinku.